Dzień dobry Państwu. Tak jak poprzednio, proszę Państwa o włączenie kamer, bo jest mi dużo raźniej, jak widzę Państwa buzię, niż jak mówię do pustej sali, bo stoję tutaj w dużej, pustej sali i to troszkę jest deprymujące. Dziękuję bardzo. Następna prośba, którą mam do Państwa, to taka, żeby, bo chciałem sprawdzić listę obecności. Prawda? Przed wojną to studia polegały na tym, że student płacił przez rok czesne, no i mógł chodzić, mógł nie chodzić. Jeśli uważał, że wykłady mu coś dają, to sobie chodził, jak nie, to nie. Potem był egzamin, 25% zdawało, a reszta po prostu była ukarana w ten sposób, że przepadały im te pieniądze. No teraz system jest inny. W każdym razie lista obecności polecono mi, żebym zrobił, poprosił Państwa o to, żeby każdy z Państwa napisał do mnie czat, którego treść to będzie imię i nazwisko. Po prostu imię i nazwisko i wtedy będę wiedział, co i jak. No więc dziękuję bardzo. Napiszcie tę listę obecności, a teraz przechodzimy do wykładu. No więc jeszcze troszeczkę zaległości. Proszę Państwa, przypuśćmy, że mamy wektor albo pole wektorowe, bo to jak w jednym punkcie to wektor, jak pole, na którym rosną te wektory, no to... No i to każde pole wektorowe, jeśli mamy układ współrzędnych, xk to jest układ, lokalny układ współrzędnych, no to jak wiemy, w każdym punkcie takie wektory d po dxk rozpinają przestrzeń styczną, no i w związku z tym każdy wektor jest kombinacją liniową, te współczynniki nazywamy xk, no i tutaj oczywiście jest to sumowanie po wszystkich k. No ale teraz jakbyśmy inny układ współrzędnych wybrali, oznaczmy YA i niech to specjalnie wybieram ten wskaźnik A z innej parafii, że tak powiem, żeby się nie myliło, że on numeruje inne współrzędne, no to oczywiście można byłoby te współczynniki przeliczyć. No jak to przeliczyć? No bardzo prosto. Wiemy, jak różniczkowanie po xk wyraża się przez różniczkowania po yk, prawda? Więc tutaj chcemy wpisać to d po dxk. No i d po dxk jest to element przestrzeni stycznej, więc w tej przestrzeni wybieramy inną bazę d po dya, prawda? I ten wektor, element tej pierwszej bazy, rozkłada się w tej bazie. No i jak pamiętamy, współczynniki tego rozkładu to są dya po dxk i tu jest sumowanie po a, prawda? Ten wzór, że to jest równe temu, to każdy z Państwa ma na pamięć umieć, bo to jest wzór na pochodną funkcji złożonej, banalna sprawa, ale jednocześnie my go interpretujemy tutaj jako algebraiczny wzór na rozkład elementów jednej bazy w tej samej przestrzeni wektorowej, mianowicie przestrzeni wektorów stycznych w jednym punkcie, w innej bazie, tak? No dobrze, a teraz, no i teraz tutaj sumowanie jest podwójne po dy i po, co ja mówię po dy, po a i po k. Zarówno a i k biegną od 1 do wymiaru przestrzeni, prawda? Tyle, ile jest tych wektorów. No to sumowanie to jest wszystko jedno, czy najpierw po a, czy potem po k. Można sobie wyobrazić, że to coś, to reprezentuje taką tablicę, na której stoją te liczby, te iloczyny, numerowane i numerkiem k, i numerkiem a, prawda? Czyli taka duża tablica. Teraz to się Państwu kojarzy zapewne
z Excelem, taki sheet w Excelu. Jak ja byłem małym chłopczykiem, to mój tata był księgowym w jakiejś firmie i jak mnie kładli spać, to tata siedział nad takim wielkim stołem, gdzie był taki ogromny arkusz papieru i były takie cyferki i on musiał sumować w tę stronę i tu zapisywał wyniki, a potem w tę stronę i tu zapisywał wyniki, a potem jak to dodał, to miało być tyle samo co to, prawda? No to mniej więcej o to chodzi, prawda? To jest właśnie takie sumowanie po dwóch wskaźnikach. I to nigdy nie prowadzi do ambiwalencji jakiejś, dlatego że to sumowanie jest przemienne. No właśnie, to można nawiasy też postawić w tym miejscu i powiedzieć, no ten wektor rozłożyliśmy w tej bazie, ale rozłożyliśmy w tej bazie. I to są nowe współrzędne. Można by powiedzieć, że to są współrzędne tego samego wektora, tylko w innej bazie. Ja to zwykle tu jeszcze tylde stawiam. To jest takie podwójne zabezpieczenie, żeby się nie pomyliło. Już się nie powinno pomylić, dlatego że jak jest A, to A odnosi się do Y, a jak jest K, no ale na wszelki wypadek, prawda? Czyli mamy stąd prawo transformacyjne dla współrzędnych wektora, prawda? Jak przechodzimy z układu współrzędnych XK do YA, to nowe współrzędne wektora są równe starym współrzędnym wektora, prawda? O, czyli tu mamy taki, że X nowe współrzędne to są stare współrzędne, pomnożone przez tą macierz, prawda, d po dx. No dobrze. A teraz jeszcze zobaczmy, jakby to było dla kowektora, czyli jakbyśmy mieli tak, wektor, tu napiszmy x, no, który należy do przestrzeni stycznej w jakimś tam punkcie m do tej naszej rozmaitości M. Notabene nie wiem dlaczego tak jest, ale lubię używać literkę M dla oznaczenia nazwy rozmaitości różniczkowalnej, bo najczęstszą rozmaitością różniczkowalną, z której miewałem w życiu do czynienia, to była czasoprzestrzeń, a czasoprzestrzeń to Minkowski, no i tak to się kojarzy właśnie z literką M. Dobrze, no to teraz niech będzie kowektor. Kowektor, czyli on należy do przestrzeni kostycznej, no też w jakimś tam punkcie, oj przepraszam. Tak. No mamy kowektor. No to jak już wiemy, kowektor z kolei bazą w przestrzeni kostycznej jest kolekcja wszystkich różniczek współrzędnych. No i w związku z tym on się rozkłada w tej bazie. Przestrzeń kostyczna to też jest przestrzeń wektorowa, no więc jest kombinacją liniową, to współczynniki oznaczamy alfa k, prawda? Wiemy, że to tak, że każdy kowektor, że to jest baza, no to jakoś się tak rozkłada. Proszę Państwa, no to teraz jak my chcemy przepisać to do nowej bazy, w nowej bazie, to ten sam wektor, przepraszam, kowektor rozłoży się jako kombinacja liniowa tych różniczek nowych współrzędnych. No i jak to, prawda, aha, tutaj zrobiłem w odwrotnej kolejności. Nie, to może to napiszę na końcu, bo chcę iść tak równolegle do tego, co tu było. No czyli można napisać tak, alfa k, a ile to jest dxk? No każde xk to jest funkcja, prawda? To jest funkcja. A funkcja, prawda, dxk to jest, znów się rozkłada w bazie d
y alfa, no i współczynniki to są dxk po dy a, prawda? O, wypisałem różniczkę tej funkcji traktowanej jako funkcja nowych współrzędnych y, prawda? O, no to znów jest, znacie Państwo ten wzór, to jest wzór na różniczkę funkcji złożonej, prawda? To znaczy tutaj ten x występował jako jeden na ze współrzędnych, a tutaj ten x występuje jako funkcja współrzędnych y. No i teraz znów można tutaj to sumowanie podwójne w dowolnej kolejności jest równie dobrze, tak jak w tym Excelu, prawda? Czy najpierw sumujemy, potem mam tak albo na odwrót, czyli można tutaj postawić nawiasy i to jest właśnie rozkład tego samego kowektora w nowej bazie, no to te współrzędne nazwijmy i alfa, no i znów takie podwójne zabezpieczenie, żeby komuś się nie pomyliło i mamy wzór na zamianę składowych kowektora przy przejściu od jednego do drugiego układu współrzędnych. Napiszmy to sobie. Alfa A to się równa alfa K. I tutaj też jest macierz. Widać, że to są bardzo podobne wzory. No tyle tylko, że tutaj występuje macierz dy po dx, czyli macierz tego odwzorowania z x-ów w y, a tutaj macierz odwrotna, prawda? Macierz odwzorowania, nie odwzorowania, tylko macierz pochodnej odwzorowania odwrotnego, prawda? O. No i właśnie, ponieważ to jest odwzorowanie od starych do nowych, no to dlatego ci klasycy w połowie XIX wieku wektory nazywali kowariantnymi, że to niby jest macierz w tę samą stronę jak to odwzorowanie, a tu kontrawariantnymi, bo w drugą stronę. Ale jak się patrzy z kolei, w którą stronę te obiekty się transportują, no to aż się prosi, żeby właśnie na odwrót było, ale tak nie jest. Dobrze, więc tutaj mamy tak. Notabene, jeszcze może takie ćwiczenie powinienem zrobić. Proszę Państwa, Państwo pamiętacie, że df to jest taka funkcja, to jest taka różniczka, jak f jest funkcją, że na wektorze x wartość tego to jest równe x. Aha, dobrze. Kiedyś wektory oznaczałem literką v, bo się bardzo skrupulatnie trzymałem tego, że to są wektory w jednym punkcie, a teraz używam literki x, którą lubię używać na oznaczenie pola wektorowego. No to prawda, można powiedzieć, że to w każdym punkcie tak działa. No ale to wszystko jedno. No dobrze, no to teraz, jeśli to x to jest właśnie xk d po dxk, no to to się równa, prawda, to się równa xk df po dxk. No to jest to samo, co df po dxl, dxl w działaniu na d, tak, przepraszam bardzo, w działaniu na xk d po dxk. Czy nie oszukałem, pisząc to w ten sposób? Ano nie oszukałem, bo to w działaniu na to, to z definicji
To jest, bo to jest baza dualna w przestrzeni kowektorów, prawda? Czyli dxl na d po dxk, no to jest delta lk. No i jak to się teraz posumuje, na przykład po k, to, albo może najpierw po l posumujmy, no to tu będzie 1 i 1. No to dla k równego 5 to jest 0, to nie wchodzi. Prawda? Dla niczego nie wchodzi, z wyjątkiem l równego 5, no i wtedy to nam odtworzy to. Czyli w ten sposób udowodniliśmy ten wzór, prawda, bo to jest x, patrzymy, to jest x i to jest wektor x, no to udowodniliśmy, że różniczka funkcji w każdym układzie współrzędnych w ten sposób się zapisuje. df w układzie współrzędnych to jest df po dxk, dxk. Może powinienem był powiedzieć tak, df to jest kowektor, to on się zapisuje jako kombinacja liniowa tych kowektorów bazowych, no i współczynniki udowodniliśmy, że tutaj są takie. To są takie proste ćwiczonka, na które ktoś by mógł powiedzieć szkoda czasu, ale chciałem, żebyście Państwo ten sposób rozumowania tutaj zobaczyli w akcji. No, trochę byłem niekonsekwentny, bo udowodniłem ten wzór, z którego przed chwilą właśnie jakby skorzystałem. No ale trudno. O, tutaj skorzystałem z tego, tak? O właśnie, bo napisałem, że różniczka tego czegoś to jest pochodna po y razy dy. No dobrze. Trochę byłem niekonsekwentny, ale proszę Państwa, jak się taki duży wykład realizuje, to nie można być ze wszystkim konsekwentnym. Dobrze. A to jeszcze może takie ćwiczonko. To wszystko, co teraz robię, proszę Państwa, to są bardzo proste rzeczy i żebyście nie myśleli sobie, że po obejrzeniu tego filmu, że tak powiem, to już Państwo to umiecie. To musicie przeżyć. Każdy z Was musi sobie przeżyć te wszystkie rzeczy, przeliczyć. No weźmy sobie takie ćwiczenie na transport. Mamy tutaj rozmaitość M, mamy tutaj rozmaitość N, no i wiemy, że i mamy odwzorowanie F i wiemy, że różne tam obiekty się transportują, prawda? Kontrawariantne do przodu, a kowariantne do tyłu, no to właśnie w sprzeczności z tą nomenklaturą, którą wprowadzili klasycy. No i przypuśćmy, że tutaj mamy punkt X, tutaj mamy właśnie punkt Y równa się F od X. No i zobaczmy, jak ten transport wygląda w układzie współrzędnych, ponieważ w odróżnieniu od naszych kolegów z drugiej strony ulicy Pastera, oni sądzą, że ich zawód polega na dowodzeniu twierdzeń o istnieniu jednoznaczności i tak dalej. Natomiast nasz zawód niestety polega na tym, żeby pokazać, prawda, żeby na przykład ta rakieta wcelowała w Marsa, a to jest naprawdę bardzo trudne. Proszę Państwa, jak sobie wyobrazicie, że z procy chcielibyście wcelować, nie wiem, ze 100 metrów w oko, no nie, nie będziemy takich militarnych tych, no na przykład, nie wiem, strącić wiśnie z drzewa procą ze 100 metrów, to jest dużo, dużo łatwiejsze niż wcelować tą rakietą. I to już nie mówię o ten krater, gdzie ona wylądowała, tylko w samego Marsa. No to jest tak precyzyjne, no więc my musimy to umieć wyliczyć i w końcu chodzi o to, żeby ten
żeby ta rakieta tam właśnie wylądowała, a nie żeby udowodnić, że istnieje taka trajektoria, która prowadzi do celu. No i w związku z tym musimy rachunki robić w układach współrzędnych. Czasami nie musimy. No. Niektóre rzeczy potrafimy zrobić bez układów współrzędnych, ale to jest rzadkość. No więc teraz przypuśćmy, że tutaj w okolicy tego X jest jakiś lokalny układ współrzędnych, tu jest lokalny układ współrzędnych YA. No i teraz zobaczmy, jak wygląda, i przypuśćmy, że ten nasz wektor X, o, X, no to on w tym układzie współrzędnych właśnie tak samo się reprezentuje jako jakaś kombinacja liniowa tych różniczek. No i zobaczmy, jak wygląda wektor przetransportowany. Jak wygląda ten wektor przetransportowany? No, żeby przetransportować, to trzeba powiedzieć, jak to działa na dowolnej funkcji, prawda? Na dowolnej funkcji gdzie? Tutaj. Czyli tutaj żyje funkcja f, prawda? Widać, że to jest innym kolorem, coś słabo. No w każdym razie tu żyje funkcja f, no i trzeba pokazać, jak ten wektor działa na funkcję f, tak? No z definicji to trzeba wziąć funkcję f i ją podprowadzić pod ten wektor oryginalny x do tyłu, tak? Można to napisać, że to jest x w działaniu na f, tak uroczyście można napisać, no ale to jest nic innego jak f superponowane z f. No dobrze, no to teraz proszę Państwa, co to jest? To jest f, oto to coś, to jest f, które normalnie jest wyrażone jako funkcja współrzędnych y, a to superponowanie z f oznacza, że te współrzędne y traktujemy jako funkcje od współrzędnych x, prawda? To o to chodzi. No i teraz to jest xk, a tutaj różniczkujemy d po dx, no napiszę tak, d po dxk tego f od y od x. No to co to jest? To jest xk, a teraz żeby zróżniczkować f po tym x, no to znów to jest funkcja złożona, czyli powiecie Państwo, że to jest masło maślane, bo to jest dokładnie ten sam rachunek, który robiłem przed chwilą niby na poprzedniej tablicy, no tyle tylko, że on jest w zupełnie innym kontekście. Teraz co innego to wszystko oznacza, ale rachunek jest identyczny, no bo to jest df po dya, a następnie razy pochodna funkcji wewnętrznej, tak? Czyli dya po dxk. Prawda? No i w końcu to samo zapiszę. Wiadomo, że tutaj jest wszystko jedno, czy sumujemy najpierw, czy potem, najpierw po a, czy potem, czyli to można napisać jako tak. Xk, następnie dya po dxk, a następnie d po dya w działaniu na funkcję f, bo w końcu te funkcje f różniczkujemy po y-kach, no a potem jeszcze mnożymy przez coś takiego, prawda? I widzimy, że oto coś to jest nic innego jak współrzędne tego wektora w działaniu na funkcję f, prawda? Bo funkcja f jest różniczkowana, może tak napiszę, funkcja f tutaj jest różniczkowana przez pewien wektor, który się nazywał f z gwiazdką x, prawda? Transport do przodu.
Czyli pokazaliśmy, że F transport do przodu, czyli push forward tego X, to ma takie współrzędy. To on no, się rozkłada, no tu on żyje w tym miejscu, czyli można go rozłożyć na D po DY A. No a tutaj jest XK jako razy DYA po DXK. No i tak dalej, proszę Państwa, miałem zamiar zrobić analogiczny rachunek dla tych, dla kowektorów, że ten wzór, który tutaj udowodniłem, gdzie ja go udowodniłem, o tutaj go udowodniłem, proszę Państwa. Ten wzór, który tutaj pokazałem jako wzór na zamianę współrzędnych z jednego układu do drugiego u kowektora, to również dokładnie ten sam wzór mamy dla transportu. Oczywiście dla kowektorów transport jest w drugą stronę, tak? Czyli jakby tutaj był kowektor, no to jak ja go cofnę, to on tutaj się jakoś, prawda, tam, no w każdym razie to są te same wzory. Dobrze, także raczej już zostawię te ćwiczonka z prośbą, żebyście Państwo to sobie przeczytali i poćwiczyli troszkę. No trochę będzie na ćwiczeniach z panem Javierem. No i wreszcie teraz przechodzimy do pojęcia. Aha, to jeszcze jedna rzecz. Wracamy do tego komutatora. Proszę Państwa, pokazaliśmy, że jak mamy dwa pola wektorowe, widać mnie, widać dobrze, to ich komutator też jest polem wektorowym, no i jego współrzędne wyglądają w ten sposób, że to jest tak, x, l, d, y, k po d, x, l. Tu jest oczywiście sumowanie, minus na odwrót, y, k, d, x. Nie, przepraszam bardzo, y, l, d, x, k po d, x, l. Tu kluczowa sprawa to jest taka, żeby było widać różnice między dużymi x-ami, które są składowymi pola wektorowego, a małymi x-ami. No, mogłem używać innych liter, ale już niech tak będzie. I proszę Państwa, no myśmy tu wszystko pięknie udowodnili, ale gdyby na przykład ktoś przyszedł i powiedział tak, mam dwa pola wektorowe i proszę, definiuję wam takie pole wektorowe. To trzeba byłoby sprawdzić, czy to naprawdę jest pole wektorowe. Jak sprawdzić? Ano przejść do innego układu współrzędnych, zastosować te wzory transformacyjne zarówno na x i y, i sprawdzić, że rzeczywiście cała ta kombinacja też w taki sposób się transformuje. No dobrze, a teraz zadaję Państwu następujące ćwiczenie. Przypuśćmy, że ja bym przyszedł i powiedział tak. Jak mam dwa pola wektorowe, x i y, to ja o taką połówkę sobie zdefiniuję i nazwę to pochodna wektora y względem wektora x. No to tak wygląda, prawda? Różniczkujemy y i to nazwę pochodną, prawda, jak ją nazwać? Pochodną Kijowskiego jednego pola względem drugiego. To powinniście Państwo umieć to zdemistyfikować i powiedzieć nie. To jest bezsensowna definicja. Takiego pola wektorowego nie ma.
Dlaczego? Dlatego, że jeśli przejdę do innego układu, jeśli to obliczę w układzie współrzędnym x i potem przetransformuję wszystko do układów współrzędnych y, to znaczy i ten x, i ten duży y, do układu współrzędnego małe y i wyliczę to, to związek między współrzędnymi tego a tego w nowym układzie współrzędnych nie będzie taki jak dla wektora. Czyli innymi słowy, taka definicja jest bezsensowna. Oczywiście w naszym przypadku ten wzór wiadomo było od początku, że jest sensowny. Dlaczego? Bo myśmy zdefiniowali to bez użycia współrzędnych. Myśmy po prostu zdefiniowali to wszystko na obiektach, przepraszam bardzo, na prawdziwych obiektach i tylko potem udowodniliśmy, że wyrażenie współrzędniowe jest takie. Natomiast jakby ktoś chciał startować od wypisania takiej operacji na współrzędnych, a to musiałby się trudzić, żeby udowodnić, że to jest dobra definicja. No i ćwiczenie. Pokazać, że taka połówka to nie jest dobra definicja. Te dwie to jest dobra definicja pola wektorowego, jeśli x i y są, a ta połówka nie. Dobrze. Bardzo proszę, żebyście Państwo to przeżyli. Notabene bardzo wiele struktur w geometrii było odkrywanych właśnie od tej strony. Ludzie wypisywali jakieś operacje analityczne na współrzędnych, a potem zauważali, że to, co tutaj jest, to jest coś, to jest jakaś taka struktura, która nie zależy od układów współrzędnych. Na przykład Laplacjan. Laplacjan, jeden z najważniejszych operatorów różniczkowych, no nie pierwszego rzędu, tylko drugiego rzędu. I najpierw wypisywano, że to jest suma drugich pochodnych. Potem zauważono, że oj, tak to nie, bo jak przejdziemy do innego układu współrzędnych, na przykład Państwa na pewno na ćwiczeniach z fizyki męczono tym, żebyście umieli wypisać Laplacjan we współrzędnych, na przykład sferycznych czy coś. A następnie odkryto, że istnieje pewien sposób na zapis tego, niezależny od układów współrzędnych, prawda? Więc tak też można. Do geometrii w XIX wieku i na początku XX tak podchodzono, że definiowano różne struktury w układzie współrzędnych, a potem dowodzono, że ta definicja jest dobra. I tu też by tak można było. Można by było zdefiniować o tym wzorem ten obiekt, nazwać go komutatorem, a następnie udowodnić, że ta definicja jest dobra, bo to coś dobrze się transformuje, tak jak wektor. A gdybym wziął tylko połówkę, to już nie. Dobrze. No dobrze, także w tej chwili uzupełniłem wszystkie te tendencje, które mi zostały z poprzednich wykładów. No i teraz coś takiego. Krzywa sparametryzowana to jest odwzorowanie. Aha, no w rozmaitości M. No to jest odwzorowanie z prostej rzeczywistej. No, te wszystkie obiekty, które tutaj rozważamy, są lokalne. Jakieś tam elementy globalnej geometrii czy topologii pojawią się w tym wykładzie, ale na razie wszystko to są obiekty lokalne. No więc to jest odcinek jakiś AB otwarty, bo różniczkowalność, ciągłość i tak dalej, te wszystkie gładkości to są zawsze na zbiorach. No, no i więc tutaj ten parametr, nazwijmy T, przez analogię z czasem, no przechodzi w gamma od T, który jest punktem M. No i jak to
prawda, jest klasy CK, to mówimy, że to jest krzywa klasy CK, no co najmniej, żeby była 1 do tego, co mówimy. I proszę Państwa, w układzie współrzędnych, no ponieważ każdy punkt M to jest kolekcja jego współrzędnych, no to we współrzędnych to jest po prostu N funkcji, prawda? Ile wynosi pierwsza współrzędna w różnych chwilach czasu, druga i tak dalej. Oczywiście matematyk, no to by tutaj napisał jeszcze kappa, prawda? To jest ten układ współrzędnych, bo by powiedział, no nie, 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 zaraz, to są punkty, a to jest element tej RN, prawda? Tej mapy. To jest w terenie, jak nas uczyli na wyszkoleniu wojskowym, a to jest na mapie. No tak, ale jak ktoś musi przeprowadzić trudny rachunek i wszędzie tę kappę stawiać, to w pewnym momencie się orientuje, że to niczego nie wnosi, więc będziemy sobie pozwalali tutaj na tym wykładzie na taki przeskok myślowy. Matematycy by powiedzieli skok myślowy godny kangura, że będziemy utożsamiali to z tym. Nie prowadzi to na ogół do żadnych niekonsekwencji, natomiast zbytni pedantyzm w wypisywaniu tych wszystkich utożsamień czyni bardzo wiele tekstów z geometrii różniczkowej kompletnie nieczytelnymi. Po prostu po przeczytaniu trzech linijek człowiek zasypia z nudów. No dobrze. Także ja będę sobie na takie nadużycie tutaj pozwalał. No to proszę Państwa, i teraz wektor styczny. Aha, proszę Państwa, a co to jest krzywa niesparametryzowana? A krzywa niesparametryzowana to jest po prostu podrozmaitość. Podrozmaitość, prawda? Czyli coś, co jest zadane n minus 1 równaniami niezależnymi, prawda? Podrozmaitość. No i to jest duża różnica. Więc krzywa sparametryzowana to jest jak gdyby można mieć takie mechaniczne asocjacje z Newtonem, jak Newton chciał obliczyć, jak planety się poruszają, no to miał tutaj współrzędne, prawda, tu miał czas, no i właśnie trajektoria tej planety, czy trajektoria tej rakiety na Marsa, to są właśnie trzy funkcje od jednej zmiennej i to jest krzywa sparametryzowana. Dobrze, i teraz pojęcie wektor styczny. O, to ja taki do gamma, to go oznaczamy gamma kropka. A, można nazywać też d po dt. Ilekroć mamy jedną współrzędną niezależną, to różniczkowanie po tej jednej często opłaca się dla skrótu oznaczać kropką w punkcie T. To co to jest, proszę Państwa, to ja to napiszę tak formalnie od 1. No, taka definicja. Rozumiecie Państwo, o co chodzi? Co to jest 1? No, Państwo powiedzą, 1 to jest liczba, tak? Ale, no dobrze, ale w R1 w przestrzeni rzeczywistej 1 to jest również wektor. Jednowymiarowy, standardowy wektor, prawda? Euklides by powiedział, standardowy odcinek miary,
No a my jeszcze temu odcinkowi dodajemy strzałeczkę, żeby wiedzieć, czy w tę stronę, czy w tę. No więc jeden tu traktujemy jako wektor. Wektor styczny, prawda, czyli to jeden, które tu napisałem. To, co ja teraz robię, to są ćwiczenia językowe, prawda? Uczę Państwa pewnego języka, czyli to jeden, to jest element przestrzeni stycznej w punkcie, powiedzmy, 0 do R, prawda? O, to jest ten wektor. A co to jest gamma? No gamma to jest odwzorowanie R w naszą M. A to jest push forward, tak? No wiadomo, tak jak przed chwilą było. Jak mamy odwzorowanie, to wektory są transportowane do przodu przy pomocy tej gwiazdki na dole. No to jeszcze tylko obliczmy, jak to jest we współrzędnych. Jak to jest we współrzędnych? Ile wynosi wektor styczny? Oczywiście, proszę Państwa. No, jasne jest, że ten wektor styczny to jest pochodna we współrzędnych, pochodna po tym t, czyli x kropka. No, robiliście to na ćwiczeniach rachunkowych z fizyki na pierwszym roku i to nie ulega wątpliwości, ale to jest ćwiczenie językowe w tej chwili, żebyśmy tak troszeczkę się zapoznali z tym abstrakcyjnym językiem geometrii. No więc tak, zamykamy oczy i staramy się stosować definicję, tak? Dobrze. No więc ile wynosi gamma z gwiazdką 1, to jest wektor, w działaniu na funkcję f, prawda? Funkcja f gdzie żyje? No w tym targecie, czyli tutaj m. Tak jak przed chwilą było, to f było w tym n. To jest jak gdyby to nasze n, a to jest to nasze m. Poprzedniego przykładu, tak? No dobrze, to co to znaczy? No to trzeba wektor do przodu, to tak jakby wektor działał na funkcję do tyłu, tak? Czyli to jest wektor 1 działający na f, no można napisać, najpierw napiszę tak, gamma z gwiazdką pullback f, no ale to jest nic innego jak f złożone z gamma, tak? No a f złożone z gamma, no to jest f od x, k, a te x, k zależą od t, bo to gamma, prawda? Bo gamma od t, czyli to jest coś takiego. A co to jest 1? No 1 to jest wektor 1, czyli to jest różniczkowanie po tej zmiennej t, prawda? Wektor 1 w takiej prostej rozmaitości, która jest po prostu osią rzeczywistą, to ten wektor, ta liczba 1 jako wektor, to jest po prostu różniczkowanie po tej zmiennej, tak? A co to jest wektor 2? To jest dwa razy różniczkowanie, tak? No i tak dalej, i tak dalej. Dobrze, przemyślcie to sobie, czyli to jest d, no jedna zmienna, to nie będę cząstkowo pisał, d po dt, no czyli to się równa nic innego. Znów tutaj jedyna rzecz z analizy, którą trzeba umieć, to jest wzór na różniczkowanie funkcji złożonej, czyli to jest df po dxk razy dxk po dt, co oznaczamy xk kropką, czyli napiszemy to jeszcze inaczej, to jest x kropka k razy d po dxk w działaniu na f. Tak? No i w ten sposób mądrą rzecz udowodniliśmy, którą każdy z Państwa powinien wiedzieć, że ten wektor x kropka w punkcie t, to ma współrzędne xk kropka razy d po dxk.
No dobrze, czyli we współrzędnych xk to są po prostu, co często będziemy pisali x z kropką, to jest po prostu kolekcja tych liczb xk. No tyle tylko, że ciekawość, że to są naprawdę współrzędne wektora. Jak przejdziemy do innego układu współrzędnych, to one się transportują tak jak trzeba, tak jak to robiliśmy poprzednio, czyli to naprawdę jest wektor. To jest wektor. Wektor styczny do M w jakim punkcie? Ano w punkcie gamma od T, w każdym punkcie kolejnym, prawda, w którym się znajdujemy, w tym punkcie. Jak jesteśmy w tym punkcie, oczywiście z tą, jak przebiega to T, no to wędrujemy sobie od punktu do punktu i w każdym z tych punktów kolekcja pochodnych tych współrzędnych po T definiuje nam wektor styczny do tej rozmaitości tutaj. Dziękuję, robimy przerwę.